Noc to magia. Tylko w nocy możemy stworzyć najpiękniejsze sny. Dobranoc. Aniele Boże, stróżu mój, kiedy zasypiam, nachyl się nade mną. Odmuchaj z księżyca. Zasłaniaj rękami przed złem. Opowiadaj. Ale miałam fajny sen.
Mama zabrała mnie do parku trampolin, a gdy wracałyśmy na niebie, pojawiła się tęcza. Słoń i mnie zdeptał. Śniły mi się potwory, które miały zęby jak zęby. Pływałaś w morzu. Było bardzo gorąco. Baba Jaga mnie goniła na miotę. Ja to był nazwisk, który miał dziwną twarz. Banany, śniły mi się banany. Sprzątamy wszystkie zabawki. Siadamy po turecku. Panda w lewo. Wyskok z klaśnięciem. Łapiemy się prawą ręką za lewe ucho i skaczemy na prawej nodze. Robimy piruet w lewo. 10 pajacyków. Thank you.
ucho. Ośmioletnie dziecko jest towarzyskie. Lubi zawierać nowe znajomości, a w grupie rówieśniczej walczy o prestiż i popularność. Buduje grupę przyjaciół w oparciu o wspólne zainteresowania i zaufanie. Mogę się z wami bawić? Nie! Tak! Mogę się z wami bawić? Nie! No dobra, chodź. Nudności, brak energii, ból głowy czy brzucha u dziecka nie zawsze są symulowane, jak twierdzą rodzice, ale mogą stanowić przejaw reakcji emocjonalnej, jego lęków, strachu, niepokoju, niepewności, bezradności, tłumionego gniewu czy złości. Zobaczcie, ale z niej dziwadło na dodatek. Jak dziecka, a nawyk salata. Niemodne. Chyba wzięła ciuchy ze strychu. A brzydka. Przepraszam, czy mogę z wami się bawić? No dobrze, ale z następnym razem się tak nie zachowuję. Córka nie chce zasypiać sama w swoim pokoju i zaczyna płakać. Mimo, że naukę spania bez rodziców ma już dawno za sobą, narzeka na duchy spod szafy, pająki i inne wymyślone bzdury przeszkadzające jej spać samodzielnie. Dobranoc, córeczko. Dobranoc. Mamo, boję się! Śpij, to tylko dłysek.
przerwa w szkole. Jedna gra. Pokaż, co tam grasz. Z tą pulgajsa? Dawaj, zaraz wygrasz. Druga się uczy. Do czego ty się uczy? Do matury? O, pij, ty już nie masz czasu. A trzecia biega. Dlaczego biega? Przecież nie mamy bułeków. O, przyszła dłoźnica. Co tam grasz? Kajsa? Weźmy coś normalnego pograć, nie wiem, Fortnite czy co. Ty czemu biegasz? Nie mamy WF-u. A ty uczysz się w ogóle do czego? Do matury? Jesteśmy w czwartej klasie. Powiem to wszystko pani, że ty biegasz, choć nie mamy WF-u. Ty grasz, choć telefony są zabronione, a ty nawet nic nie będę mówiła. Znowu się przewróciłaś. I telefon sobie podupłaś. Spodź się znowu podarwać. Dobra, dziewczyny, nie śmiejmy się. Dobra, wstałaś, chodź. Witajcie, to jest moja szkoła. Tutaj się uczę. Tutaj mamy klasowe tiktokerki, które oczywiście ze wszystko ciągle tańczą. Tu mamy Piona, który jak zwykle się uczy. I moją koleżankę, która przypisuje lekcje. To jest wszystko, pa pa! Ej, nagrywamy ci foka? Okej. Okay. Okay. Dobra, chodźcie wszyscy. Przestań, bo rozbijesz. Załóż czapkę i mam powtarzać. Nie możesz normalnie odrabiać lekcji. Skręcisz nogę, zobaczysz, skręcisz nogę. No. Nie gadaj przy jedzeniu. Ja już zdrowia do ciebie nie mam. Zapnij się porządnie. No jak ty wyglądasz? Średnice, dal, chłonę uchcić. A mogli mu nie.
tam niebem zamarło podziwie. Natchnieniem ogarnięty, myślą i sercu swemu, czyniąc zadość. Tak w orbitach, nowe okno planety, wyrażające swym jest westem radość. Z radością ma rozpromieniony w twarze, sercem, jak dzwon rozsadzający żebra. I nikt nie zauważył, nikomu zachwytnąć nie odebrał. Nikt w bitej rzymie oczu na mnie nie podniósł. Nie otrwał szerzej przymrużonych powiek. I raptem szmery ją się szerzyć wśród przechodniów. Co tam się stało? Nic! Potknął się człowiek! Jedni przez chwilę powzdychali nad nim, a drudzy mieli już wymówki gotowe. Jak człowiek nie uważa, to upadnie. Jak człowiek nie uważa, to upadnie! Nie pilnując, można stracić głowę. Lub nie pilnując, można stracić głowę! Pograli w słowa niczym trochę nożna. Trochę się pocieszyli z cudzej klęski, a ten znów siłą wiedziony przemożną przed ciebie patrzył i mówił. Jak jestem grzeczna, to nikt mnie nie widzi. Nie przeszkadzam na lekcji. I co? I nic. Pomogą odrobić koledzy lekcje. I co? I nikt tego nie pochwali. Szkoda, że nikt nie widzi, kiedy robię coś dobrego. Nie lubię szkoły. Nie lubię dyktat, ale uwielbiam WF. Nie lubię historii, ale lubię WF. Uwielbiam WF, ale nie znoszę budżetu. Ja nie lubię przyrody, ale lubię WF. Chodzę do szkoły tylko dlatego, że jest WF. Nienawidzę angielskiego. Uwielbiam matmę. Uwielbiam. Ale ortografia? Tego nigdy nie zrozumiem. Nie lubię sprawdzianów, a lubię plastykę. Nie lubię pani od matmy. Nie lubię nauczycieli, którzy na mnie krzyczą. Lubię muzykę, bo kocham śpiewać. Dobrze by było, gdyby nauczyciele zauważyli nie tylko nasze wady, ale i nasze dobre uczynki. Jest pani z wykształcenia technologiem żywności, prawda? Tak, tak. I chce pani pracować w naszej restauracji jako specjalista od? Od jakości produktów używanych do produkcji dań. Mam również doświadczenie jako kiper. Interesuję się enologią. Doprawdy? Świetnie. Tak się składa, że jestem koneserem win. Co powie pani o naszym najnowszym Chianti, rocznik 2012? Proszę się nie denerwować. To dopiero trzecia poprawka, jak to mówią, do trzech razy sztuka. I co dalej? Dalej. Dalej ma pani prawo wnosić o egzamin komisyjny. Szczerze nie radzę. Ale ja jestem przygotowana. To się okaże. Moja droga, to się okaże. Czy dobrze pana rozumiem? Przyszedł pan, aby prosić mnie o rękę mojej córki. Chciałbym. Pan chyba nie jest Włochem. Nie. Nie jest pan też milionerem. Nie. Jak rozumiem, w najbliższej przyszłości nie zanosi się na to, aby to się zmieniło. No nie, ale... Nikt nie będzie traktować cię poważnie. Ale ja nie boję się trudności. Jestem ambitna, mam kurs samoobrony, czarny pas w karate i... Czy wyobrażasz sobie, że ktokolwiek będzie chciał zatrudnić takie chuchro do obrony osobistej? Czasami pozory mylą.
ale nie w tym przypadku. Zastanów się nad zmianą zawodu. Samoocenę nie będę w stanie go zrealizować. Chciałabym uwierzyć w siebie. Ale mam wątpliwości co do realizacji moich marzeń. Boję się, że rzeczywistość odciągnie mnie od ich realizacji. Że przerośnie mnie presja innych. Jestem w stanie poświęcić cały swój wolny czas. Ale przeszkadzają mi bariery w głowie i obawa. Strasznie boję się, że nie dam rady.
ale boję się reakcji otoczenia. Przeszkadza mi brak czasu, stres, niepewność. Chciałabym uwierzyć w siebie, marzę, w swoje marzenie. Ale boję się, bo wiem, że nie dam rady i mój lęk mi przezwycięży. Chciałabym, lecz boję się, że nie podoba. Marzę, ale boję się, że mam za mało pieniędzy, żeby zrealizować to marzenie. A mogłem zrobić prawie wszystko, żeby je zrealizować. Marzę, ale boję się braku akceptacji ze strony innych. Aby zrealizować swoje marzenia, jestem w stanie poświęcić temu bardzo dużo czasu. Boję się, że nie potrafię wystarczająco dużo lub nie mam doświadczenia. Warto marzyć, ale boję się, że będę zbyt mała. Nie będę miała czasu. Jestem w stanie poświęcić bardzo dużo. Jednak boję się złych opinii w moją stronę, a z tym, że nie podołam moim marzeniom. Czas leci za szybko, ale wiem, że warto do nich dążyć i je spełniać. Ale ogranicza mnie szkoła, która pochłania mnóstwo mojego czasu. Ale boję się, że mam jeszcze za małe doświadczenie. Włożę całe swoje serce w realizację. Marzę, ale jestem zbyt nieśmiała i boję się, że ludzie będą zwracali na mnie uwagę. Boję się, że otoczenie wpłynie na moje emocje. Żeby móc tak nareszcie uprościć, jedną miłość wybrać z wielu miłości, jedną przyjaźń najbardziej prawdziwą, z zim na łyżwach tę jedną szczęśliwą, z psów kudłatych najwierniejszy cisk, z prac doktorskich jasną nade wszystko. Chciałabym móc marzyć bez obaw. Czuję.